Czy w ogóle taki okres postpandemiczny możemy brać pod uwagę? Kiedy on się zacznie? Kiedy on nastąpi? Pandemia oraz to, jak kuriozalne było jej rozprzestrzenienie się, spowodowała namnożenie się różnego typu teorii spiskowych. Jest to zupełnie naturalne, że nie mając nikogo konkretnego, kogo można by było pociągnąć do odpowiedzialności, staramy się znaleźć jakiekolwiek wyjaśnienie, staramy się znaleźć jakiekolwiek źródła. Oczywiście to, że jest to coś dotyczące naszego ciała, dotyczące naszego zdrowia, sugeruje, że wzrok pada na laboratoria. Laboratoria, które już wcześniej w jakimś sensie, jeżeli chodzi o taką społeczną percepcję, napawały niepewnością i lękiem. Cała dyskusja dotycząca biotechnologii, między innymi GMO, czy w ogóle wszelkiego rodzaju modyfikacji genetycznych oraz biotechnologii jako takiej. To się wszystko jeszcze bardziej uaktywniło, mam wrażenie, w okresie pandemii. Zwłaszcza, że niektóre z tych teorii spiskowych kierują jakby nasz wzrok dokładnie na laboratoria. I to jest bardzo kusząca forma wytłumaczenia tego, co się zdarzyło, co się nadal dzieje. I potencjalnie tutaj trzeba byłoby się zastanowić, czy pandemia jeszcze bardziej spowoduje społeczną niechęć, społeczną obawę, jeżeli chodzi o rozwój biotechnologii. Prawdopodobnie w jakimś sensie tak, zwłaszcza w tych sferach, gdzie wiedza nie jest mocno zaawansowana, bo jak wiadomo, lęk i obawa najczęściej wynikają z braku wiedzy. W każdym razie to namnożenie się tych teorii spiskowych spowodowało również, że te działania liminalne, projekty liminalne, które powstają w laboratoriach, również podlegają jakby bardziej precyzyjnemu oglądowi. Powiedzmy, że niektóre z nich, które były poświęcone właśnie wirusom, zaczynają funkcjonować zupełnie na nowo, dlatego że nabierają zupełnie nowego kontekstu i nowego znaczenia, ale też tutaj trzeba się zastanowić nad tym, czy to ułatwi tego typu działaniom dalsze funkcjonowanie, czy wręcz przeciwnie, czy jeszcze większe będą problemy z, nie wiem, stworzeniem wystaw dotyczących działań opartych o biologię z racji obostrzeń protokołów biosafety. Czy ludzie będą bardziej skłonni i otwarci tego typu projekty oglądać, czy w nich uczestniczyć, czy wręcz przeciwnie. Takie stwierdzenie, że tak naprawdę pandemia wygląda jak jeden wielki, bardzo udany projekt z obszaru bioart, jest dość kontrowersyjne i nie jest moim celem kierowanie kogokolwiek w tę stronę, żeby myśleć, że faktycznie pandemia została wywołana przez jakiegokolwiek praktyka liminalności, który pracuje z biologią. Natomiast kiedy się przyjrzymy samemu charakterowi pandemii, to jest to coś na tyle kuriozalnego, na tyle abstrakcyjnego, że wydaje się to całkiem prawdopodobną koncepcją artystyczną, nie czymś, co spotyka nas na co dzień i co jest takim bardzo, powiedziałabym, używając tego w cudzysłowie, normalnym zjawiskiem. Więc można by powiedzieć, że każdy z artystów, nie tylko z obszaru bioart, ale w ogóle, marzy zwykle o tym, żeby jego projekt po pierwsze miał znaczenie, po drugie, żeby docierał do jak największej grupy osób. Może też, najczęściej tak jest i ja jestem tego też przykładem, chcemy, żeby te projekty wchodziły w jakiś dyskurs, żeby były jakimś rodzajem postawienia pytania, na które niekoniecznie chcemy sami odpowiadać. Chcemy raczej, żeby
te wątpliwości zostały zasiane i odpowiedź nie była jednoznaczna. W każdym razie można powiedzieć, i to też padło wielokrotnie podczas spotkań, o których wspomniałam, spotkań grupy Viral Culture, BioArt and Society, pojawiło się to stwierdzenie, że być może pandemia jest takim perfekcyjnym projektem liminalnym, takim projektem właśnie z obszaru bioart. Bo jeżeli byśmy wzięli pod uwagę, że teraz rzeczywistość jest jednym wielkim laboratorium, to być może właśnie ten projekt mógłby się odbywać w tej poszerzonej sferze laboratoryjnej. Plus tutaj można powiedzieć, że pandemia nie ma jednego twórcy. Wszyscy twórcy są uwikłani w pandemię, tak jak każdy inny człowiek, natomiast nikt nie może sobie jej wpisać w CV. Jest też kwestia, która wydaje się fundamentalna, kwestia skali. To znaczy, to nie jest, powiedzmy tutaj, ciągle mówię w cudzysłowie, że nie jest to projekt, który podlega jakiejś krytyce i ktoś decyduje się na, nie wiem, przyjęcie go do danej instytucji, na prezentację w danej instytucji. Tutaj pandemia się wkradła we wszelkie możliwe przestrzenie, tak? Wszelkie przestrzenie i instytucje. Nie tylko te, które zwykły prezentować sztukę, czy właśnie takie działania na pograniczu, ale też wszelkie biura, instytucje użytku publicznego i tak dalej. Więc ta skala jest tym, co jakby przerasta wszelkie wyobrażenia i przerasta możliwości jakiegokolwiek artysty, a nawet kolektywu artystycznego. Jest to zdecydowanie projekt krytyczny i projekt właściwie skandalizujący. Tym samym to marzenie o uczestnictwie w rzeczywistości i posiadaniu znaczenia, które sztuce powielokroć przyświeca, tutaj też mogłoby być oczywiście spełnione. Jest to też projekt o bardzo złożonej estetyce, bo wspominałam wcześniej o jakby wizerunku wirusa, ale też to jest cała masa nowych detali związanych z tymi nowymi protokołami bezpieczeństwa, jak właśnie maski, czy przyłbice, czy rękawiczki. To się zaczęło wpisywać w taki popkulturowy pejzaż i w rzeczywistość w ogólności. I to jest też znowu w cudzysłowie projekt, który zapisze się w historii, który zapisze się w historii sztuki i zapisze się w historii ogólnej. Czyli znowu skala i znaczenie są tutaj bez precedensu. I przy tym wszystkim, co powiedziałam, oczywiście znowu podkreślając, że nie traktujemy tutaj tej propozycji traktowania pandemii jako projektu z obszaru bioart, nie traktujemy tego dosłownie. Jest to w jakimś sensie prowokacja jakby też propozycja metaforyczna. Pojawia się pytanie, jak, tak jak powiedziałam na początku, mają wyglądać te praktyki oparte o biologię, biotechnologię w okresie postpandemicznym? Czy w ogóle taki okres postpandemiczny możemy brać pod uwagę? Kiedy on się zacznie? Kiedy on nastąpi? Bo w tym momencie ta niepewność, czy jesteśmy po pierwszej fali, czy przed drugą falą, czy jesteśmy pomiędzy nimi, jest duża, więc trudno mówić o czymś takim, że o, teraz skończył się lockdown i możemy mówić o tym, że wracamy do tego, co znamy, bo tego powrotu już nie ma. Kwestia jest tylko taka, czy w tym momencie wystarczy robić jakiekolwiek projekty dotyczące tego, co się dzieje społecznie, nawet politycznie, i to już będzie praktyka liminalna, czy nadal będziemy myśleć o właśnie bioart jako zupełnie odrębnym od wszelkich innych działań nurcie sztuki. Czy to nie jest początek jakiegoś głębszego namysłu nad tym, co należałoby zmienić w praktykach liminalnych, ale też w sztuce i kulturze w ogóle? Moim takim
marzeniem jest to, żeby ten właśnie koniec był jednocześnie początkiem.